Tu jeszcze mam, kurwa. Co? Tu jeszcze mam. O kurwa, a tutaj inna odmiana idzie. To kto wie, czy nie będziesz musiał na polu wysypywać. To musi tata spytać. No dobra. Co? Co? Masz puste worki, jak trzeba będzie weź trochę, Łukasz! I cofnij trochę, wiesz? O! Gra muzyka. Kurwa, będzie ciężko. No bo kurwa, nie ma czasu na przyjemność, pora na obowiązki, kurwa. Jebaj to. Trzeba to. Ja byłem, ja wiem. Dobra, włącz wałek, żebyś nie zapomniał. Spójrz ręcznie. Powiem wam, że jest zaskakująco bardzo dobrze, bo jeszcze ani razu mi nie pikło. Dzisiaj jeszcze ani razu tak, żeby pykło, pykło. To na razie jest się z czego cieszyć, że tak powiem, o.
sieje co drugi. Tam ja wtedy. Tam wiem, że to mówią, że a, bo będziesz gniót, to kurwa, a ja tak sieję, kukurydza jest, sypię po 19 ton z hektara. Kurwa. Oczywiście żartuję, że ktoś zaraz nie pomyśla, że kurwa, że ja jebnięty jestem. Znaczy, że to może i tak, ale to nie w taki sposób. No, no. Szanujmy się, lubmy i wszystko. Tak czy nie? Oczywiście, że tak. No i do góry, elegancko, tak o. Ale idzie jak zły. Przyjemy 23 kwietnia. Zobaczymy, co to będzie. Zapowiadałem, że jakieś deszcze na dzisiaj, ale oby nie padało, bo byśmy chcieli tutaj skończyć, zamknąć tutaj temat i wracać do siebie na rejony, tam mordować. Może i to pada, kurde, już by mogło nam... Dajcie to kukurydzę ludzie posiać, a nie kurwa, kukurydza się posieje i przyjdzie susza. I chuj, bombki strzelił. Mały z tej strony, razem z młodo. Turbulencje time. O, cyk myk fuch. Radzik sieje. A ja uporowo z młodą uprawiamy dla Radzika. Kefcio dzisiaj z nami też jest, gdzieś w 16 się tam buje. O, młoda tutaj, opa, patrzcie jak ruszył. O, diablica wstrętna. A i co, już popsuł coś. Nie dokończę. A, znacznik, no pewnie, przyda się Jacek znacznik. No. Idziemy na kawałek obok. Uprawić dla Radzika. No nie ma ciosiu dzisiaj. Człowiek zmemłany, niewyspany, ale... Jakoś leci, nie młoda? Tak. Ładna pogoda znowu dzisiaj. Ma niby coś padać u nas. Mogłoby nie padać. Jesteśmy normalnie na chillku. Po sioli. Oczy ci nie podskoczy. No dźwięk, czy tam Kefciu gdzie jest? Chyba w 16 siedzi. Ty jesteś gwiazda, stawa mnie z jasna. Chciałbym cię porwać do swego gniazda. Ty, łajz, opuść. Tararara. No i jakoś tak dzień mija. Ale rozkłada się. Dobra. A piątkę ustawiamy od razu troszkę, pić troszkę. Jak ja tu skosa wczoraj robiłem. Dobra, muszę inaczej teraz zrobić. Muszę skosa w tom tak ciachłać. Tak o, ale teraz będzie odcinków. Wszystko? A obroty jeszcze by się przydało. Dobra. Pagnali! O, za mało. Dobra. Napęd jest. Wszystko jest. Deszko głębiej.
O kurde, aż z kosą zrobił. Sorry, pola nie starczy. No i tak leci. Cholercia. Aż klima nie wyrabia przez te słońce, nie? Jak tak daje do kabiny. Nie da się. Ile się bliżej? Nie, 18 to jest minimum. Naprawdę? No. Ale to w sumie dobrze z drugiej strony. No, kończymy już ten kawałek elegancko sobie. Inaczej to zrobić, bo żebym się kamerą zajął i przespałem. No, także kończymy już ten kawałek, zostało ostatnie kółko. Także idziemy zaraz, chyba jedziemy się zatankować, albo zrobimy jeszcze jeden kawałek. Mam rezerwę. No i tu będzie ta strona odrobiona. Jeszcze tam poprzeczniak składamy się. Hektarek jeszcze. I malutkie pole. I wszystko. Tak. Tak było i ja to nie zmyślam. Tam już pan Heniu, cztery dziechę, cofuje. Co 60, nie wiem, nawet nie przyglądałem się. Nie ładna? Leci robotka, nie? No i taka spieszona. Jakby kamery włączyły. Obserwuję. Obserwujesz? Analizujesz sytuację? Sytuacja jest napięta. Kurde, buty znowu zakładać. Młodość i nasze najlepsze lata. Przytrzymaj. Skończy się pandemia, co mnie będzie co wspierać. Ogarniemy taki melan, że już grubiej się nie da zrobić. Imprezę jeszcze lepszą miejscową. No? Ale tak. Teraz robisz ten hektar domka, nie? Tak. Zabić ci jeszcze na 1,5 hektara? Powinno. To ja ci pokażę, które pole zrobię. Dobra. To ja jadę na ten hektar. Dwóch ciasno trochę z takim wychodzeniem. No, niestety. No to o, panie mały ręczny proszę zdjąć, spuścić. Mam wjechać jednym kołem? To mało ci atrakcji z tamtych kawałków? Tak.
pokusy. Ojejku. No i słonko zaszło. I tak niepewnie się trochę robi. To ma być dzisiaj skończone i koniec. Ma być temat zamknięty. Także to nie ma w ogóle innej takiej sytuacji, żeby to nie było dzisiaj zrobione. A to nie, mu nic nie będzie tego. A lepiej, żeby mu drzewo nie przechaczył. Jechali z kopercie. Gdzie teraz? Teraz na hektarek. Takie małe poletko. No. Później jeszcze komuś niby tam. Nie, 1,5 hektara. To też małe, to nie będzie. A może to? No. Udało nam się 2 dni walki. Czekajcie chwilę. Udało nam się 2 dni walki, kurde. Co mieliśmy posiać, to posialiśmy. Jeden temat, jedno miejsce, gdzie się jedzie dość kawałek, duży. Się jedzie dość długo, zamknięty. Także jest elegancko. O i tak dalej. I on zaczyna kropić. Mam nadzieję, że Radziu, bo Radziu jeszcze tam. Cicho, radio. Radziu tam dosiewa jeszcze. Mam nadzieję, że zdąży przed deszczem. I ten. No, bo fajnie by było, jakbyśmy się nie musieli tam, kurczę, znowu wracać, bo zostało mu 2 hektary do skończenia. Już i tak pokropiło. Dość mocno postraszyło nas, jak widać na szybach, mniej więcej. Tutaj na szybie znowu jakieś krople, ale... Myślę, że da radę, bo jak ja już zjeżdżałem, to on akurat już się przymierzał na ten kawałek, także... A że bez nawozu, do podsiewacza, bez tego, bo to nie nam, tylko tak jakby usługowo, to myślę, że zdąży, bo tam nasiona aby były i poszedł do przodu. Także... O kurczę. Sorry. Także 2 dni udały się to okienko wyłapać. Posialiśmy jakieś 35 hektarów może. Także no jakby nie patrzeć, 35 hektarów już rośnie, już świszczy, nie? Pod ziemią. Zawsze to jest mniej. Teraz trzeba będzie znowu łapać jakąś pogodę i... Niestety, działać dalej, no. Mamy klimat taki, jaki mamy. Nic na to nie poradzimy. Jazda bez butów, to jest, kurde... Człowiek, siedziałem wczoraj jakieś 5 godzin w butach, nie? Mówię, no nie cholery, ściągam buty. No i ja pierniczę, stopa to się normalnie jest upocona cała, nie jest to przyjemne. A tak, człowiek, kurde... Wziął sobie taką wyściółkę tylko pod nogi, żeby nie ciągło i nie było te skiety brudne. O, te bez butów, tak, mła, luks się jeździ. Wygodnie strasznie, no, aż się tych butów zakładać nie chcę. Trzeba sobie klapki skombinować i już, i będzie się w klapkach urzędować. Także ja się powoli czułam, przed Radkiem jeszcze też trochę drogi niestety. No.
taki mamy klimat, takie mamy życie. A niby rolnikowi tylko ten rolnik tylko leży, pachnie i mu rośnie, nie? Tak właśnie rośnie. Trzeba najpierw posiać to, czy posadzić. Zależy też co, żeby to rosło. Ale tak, no jakoś ogólnie jest stabilnie, tylko późno już, no nie? Bo to jest, kurczę, który dzisiaj mamy? 23 dzisiaj, ja pierdyle. 23 kwietnia, a my dopiero w sumie posiali jakąkolwiek kukurydzę. Możecie dać znać w komentarzach, jak to u was tam, w waszych rejonach wygląda. No, że można się tam zawsze, kurde, jakoś porozumieć, nie? No bo u nas to mówię. Kurde, a mi się ziewa do domu i do spania, bo człowiek 3 godziny tylko w nocy spał. I jest wyrąbany jak armata. Ale tak ogólnie w porządku poszło. Bez żadnych awarii, tfu tfu, odpukać. No to jak wiadomo, w niedzielę się nie robi, bo właśnie takie sytuacje. No, już kropi festa. No, ale ogólnie widzę, że za mną jakaś merciapa siedzi. Jedź facet, jak masz jechać, a nie. No i powoli. No, człowiek to zmęczony, to też nie jedzie jakoś szybko. Trzeba uważać i to uważać na dziury, bo to ta żóweczka to się buja. I uważać na ludzi, na dzieci. O, dzieci to zwłaszcza. To kurde, jakaś piłka na drodze, coś, hulajnoga, cokolwiek i tragedia gotowa na zawołanie. A tak lepiej. Kurde. Tak lepiej powoli dojechać, ale dojechać. Niż jechać szybko i wcale nie dojechać. A tak. Dobra, widzimy się, jak będę już wjeżdżał na rancho. Jeszcze muszę trochę syf ogarnąć w tym ciągniku. Wczoraj nie ogarniało, także do zobaczyska.